Cześć, lubicie zupę pieczarkową? Bo ja uwielbiam i dzisiaj taką przygotuję, taką ekstra, taką pyszną, że ho ho i bez mięsa. A więc zaczynamy. Słuchajcie, najpierw kroję jedną średniej wielkości cebulę. Kroję w kostkę. Pokrojoną cebulę będę podsmażał w garnku, w której będę gotował zupę i będę smażył na maśle. I na małym ogniu będę cebulę podsmażał aż do jej zeszklenia się. W tym czasie na grubych oczkach zetrę jedną dużą marchewkę. Odłożę na bok. Ścieram jedną pietruszkę. To niech sobie tutaj na rogu deski czeka. Ja teraz pokroję pieczarki. Pieczarki kroję w pół plasterki. Cebulę mam zeszkloną, zaczyna lekko się rumienić, więc czas wrzucić pieczarki. Jak widzicie, wszystkich pieczarek nie pokroiłem. Dowiecie się za chwileczkę dlaczego. To niech nam się podsmaża. Ja pokroję teraz kawałek pora. No i gdy już pieczarki zaczną łapać kolor, dorzucamy por. Marchewkę i pietruszkę. Chwilę podsmażam. Wcieram dwa ząbki czosnku. No i teraz musimy to wszystko zalać albo rosołem, albo bulionem, albo wodą. Jeżeli wlewamy tą wodę, to musimy zupę bardziej mocniej po prostu przyprawić. Dokładam liście laurowe. Ziele angielskie, świeżo roztarty czarny pieprz, szczyptę soli, pamiętajmy, że bulion jest przyprawiony i dodaję pół łyżeczki gałki muszkatołowej. I niech to się przez kilka minut nam pogotuje, w tym czasie pokroję ziemniaki. Ziemniaki kroję w kostkę, jak na zupę. No i mniej więcej po 10 minutach do bazy warzywno-pieczarkowej dokładam ziemniaki. Dolewam wodę. I tak będę gotował do miękkości ziemniaków. W tym czasie pokroję pieczarki, które mi zostały i podsmażę je na maśle na patelni. Pieczarki będę smażył dość mocno. One się muszą bardzo dobrze zrumienić. Przyprawię je suszonym tymiankiem. I delikatnie posypię pieprzem. Soli na razie nie daję. No i gdy już ziemniaki są miękkie, dodajemy podsmażone na patelni pieczarki. One nadadzą nam mega aromatu. I wkroję trochę natki pietruszki. Na sam koniec zabielam śmietanką. I moja pieczarkowa jest gotowa. 2 minuty i podajemy. Wygląda wyśmienicie, a jak pięknie pachnie.
taka prosta, a taka smaczna, po prostu petardina. No a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Piechota.